Cześć, z tej strony Fmember, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Kęcia z tych przygód. I dzisiaj mieliśmy sobie zrobić klucz, o ile już nie w poprzednim odcinku. I już się za to zabieram, tylko jeszcze muszę zrobić właśnie jeden brąz i go przepalić. Teraz jeszcze tylko nie wiem. Dobra, i tak się kopsniemy. O, dejam. No dobra, nie ma co z nimi walczyć. Szybko po prostu przebiegniemy. O nie, jeszcze creeper przy wejściu. Okej. Daliśmy radę. Dobra. Ja teraz jeszcze zobaczmy. O, creeper stoi przy wejściu. Dobra, to jest transformator, to jest to. A czemu to się napełnia? Lol, 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 lol. The hell? Co się dzieje? What the fuck? Chwila, czemu to się napełnia? The hell? Co ta rurka tam robi? Odejam. Niepotrzebnie ją tutaj dałem. Dobra, ta energia teraz powinna z powrotem przejść tutaj, okej. Okay. I miałem sprawdzić właśnie, czy tutaj coś się jeszcze przerabia. Jak widać nie. Drewno zostawiam. Gdzie jest ten creeper? Cholera. Mi tu gdzieś nie wyszedł nagle. Nie powinien. Dobra. Przebiegniemy się, zrobimy ten klucz i spróbuję ściągnąć to MFE. Zobaczmy, czy to w ogóle wyjdzie. A jak już je ściągniemy, no to nie wiem, co dalej, szczerze mówiąc, słuchajcie. Cały czas czekam z niecierpliwością na tą paczkę, kurczę, od Kuśka na 1.6.2. Bym już mógł nagrywać z Kamilem, bo on ogarnia te mody i on tutaj wie co i jak. Przede wszystkim chciałbym się zacząć bawić Towncraftem, który, no, nie umiem się bawić. A Kamil to jak najbardziej ogarnia. Dobra, brąz jeden sobie zostawimy tutaj. I póki co się prześpimy, żeby tych mobów wszystkich nie było. Dobra. Tylko może to sobie tutaj przełożę. Czy ja coś jeszcze potrzebuję? Chyba nie. A rurki będę musiał tam zostawić. Dobra, i myślę, że możemy iść. No tego creepera już tutaj nie ma, ale całe szczęście. Okej. Jak tam? No, już prawie całe przeszło. Kurczę, tu jest 10 milionów energii. Ja pierdzielę, jak to jest dużo, słuchajcie. Nawet sobie nie wyobrażacie. No. Dobra, to się zaraz przejdzie całe. Dobra, tu jest transformator, tu jest drugi. Jak to MFE już zlikwiduję, to wtedy będę mógł pociągnąć spod tego do tego tą rurę. Okej. No, tak to będzie wyglądać. Tam na górze jeszcze postaram się walnąć kilka solarów, a może dzisiaj zrobimy znowu solary, ale to nie wiem, jeszcze zobaczę. No, tak naprawdę nie wiem, co mam oprócz tego robić. No, szybciej z tą energią. Come on, come on. Właśnie te gumki będę musiał, kurczę, poza odcinkiem w końcu zrobić. Okej. Okay. The end. O, działa! Klucz działa! Super ekstra, super zarąbiście. Dobra, tu sobie podłączymy to. Tutaj. A to jest nieważne, jak to w sumie idzie. W każdym razie tutaj do tego transformatora ta energia stąd nie pójdzie. Ona pójdzie albo do MF,
SU, albo przez transformator pójdzie do maceratora lub też kompresora. Dobra, rury sobie zostawię tu, MFE także zostawię tu, a te dwa diamenciki sobie niech będą. Tutaj nic więcej nie powinienem mieć, jasne. Zerkniemy tylko jeszcze... Aha, żeby solary zrobić, to potrzebowałbym znowu te pierdoły, czyli potrzebowałbym gumki. Klucz mogłem tam zostawić, ale dobra, tam jeszcze chyba wrócimy na chwilkę. Gumek mam... Znaczy, no, gumek mam 14. 14, czyli na solar no, nie za bardzo wystarczy, zobaczmy. Set item solar. No tak, 2T trzeba by było, czyli 6 kabli, czyli 12 na 2. No teoretycznie jeden solar mógłbym jeszcze zrobić, ale na razie nie będę robił. Zobaczmy jednak, że co możemy jeszcze zrobić, jeżeli chodzi o te urządzenia. Bo no jak Kamil przyjdzie, już będę z nim nagrywał, to już przynajmniej coś będę miał. Ekstraktor. Wiem, że to się przydaje. Do czego to służy, to tak naprawdę jeszcze nie wiem. Ale wiem, że z tego na pewno tam osoby, które no, korzystają z tego modu, korzystają także z tego urządzenia. To jest pompa, to na razie nie. Mass fabrykator, tak, to też jest coś no takiego ważnego, ale recycle też, recycler, generator zwykły, nie, ja mam żadnego nie mam, ale planowałem zrobić geotermalny generator, jednakże mi na razie nie jest potrzebny, bo mi nie jest potrzebna energia, ja dużo z niej nie korzystam. No. Dobra, to może spróbujemy zrobić sobie ten ekstraktor i spróbujemy go obczaić. On tutaj nie jest trudny do wykonania. Cztery studzienki, jakby no, krajniki, tak? Tymi, którymi się zbiera gumki. Electric i machine, block machine ten cały. No, the hell? Ojej, coś się zrypało, chwila. No bez jaj. Nie mogę. What the fuck? Co się stało? Lol, nie mogę. Skrzyni otworzyć, nic nie mogę otworzyć. What the fuck? No bez jaj. O, drzwi mogę otworzyć. Czyli prawy przycisk myszy teoretycznie działa, ale... No the hell? Ale mam zonka. No bez jaj, nic nie mogę zrobić. O. Kutwa, no. The hell? Mogę tylko zniszczyć skrzynię, ale ja tego nie chcę, nie? Chyba coś z modami się stało. Kurczę. Clear. Tak. Dobra, widzimy się za chwilę. Okej, okay, jestem z powrotem z wami. Wybaczcie, ale coś mi się zwiesiło. Minecraft się po prostu zwiesił. Nie wiem, co się stało. Nie mogę nic otworzyć i w ogóle. No, ale już jest wszystko okej, okay, już mogę wszystko. Drzwi otwierać, skrzynki i tak dalej. Dobra, czyli przechodzimy do tego. Ekstraktora. Nie, dobra, bug. Czyli tak, te kraniki się robiło chyba z drewna. Zwykłego, oczywiście. Czyli z tym nie będzie problem. Był machine block, tak? Machine block i electric circuit. Tych kraników tam były 4. Okej, okay, czyli już mamy, się nie stakuje niestety. 4, dobra, masz blok. 8.
I ten elektryk, czyli potrzebujemy. Aha, tu jeszcze miałem jeden, no ale to nieważne. Czyli potrzebujemy sobie znowu gumki zrobić. Ciach. Dobra, te kable mogę w sumie odłożyć, niepotrzebne mi. Tam był redstone jeden. I chyba. Rafinerowane żelazo i dwa redstone'y. A nie jedno. Nie tin, damn. Rafinerowane. Redstone. Redstone, rafinerowane. Kable. To było tu. Było coś takiego? Ekstraktor. Dobra. Musimy go sobie postawić. Drogi, on nie jest w zrobieniu. Ale mam nadzieję, że mi nie wybuchnie, bo generalnie z tego co widziałem na jednym odcinku z Huśka, w którym on podłączał te swoje wszystkie urządzenia, niektóre urządzenia działały na tą lepszą energię, a niektóre na tą gorsze, więc nie wiem w końcu o co kaman, ale się myślę, że dowiem. Wszystko generalnie z transformatora musi wychodzić, także. Tędy wchodzi, a tędy będzie wychodzić. Dobra, czyli potrzebuję rurki, które są tutaj. Tak. I tutaj to sobie rozwalimy. Chwilka. Aha, okej. Czyli tu jest wszystko bezpiecznie. Mam nadzieję. Fuck! I mi wybuchł. Czyli jednak. Może błąd popełniłem, że to dałem. To niepotrzebnie może tutaj dałem na razie. Ale myślę, że. Że on i tak by wybuchł. Dlatego do końca w sumie pewien nie jestem, ale. W takim razie spróbujemy go podłączyć z drugiej strony do tego transformatora. Tylko muszę go jeszcze raz zrobić, prawda? Nie. Może dalej to muszę odprowadzić. Przydałoby się w takim razie więcej tych rur zrobić. Aczkolwiek to w sumie nie będzie mi przeszkadzało, jak będzie tutaj, nie? Bo energia będzie szła też tam. Ale nie w tą stronę. Dobra, czyli to nie przeszkadza. Tylko, że zostało mi 8 gumek, a potrzebuję 6. Dobra, czyli jeszcze mam. Wystarczy mi. W takim bądź razie zrobimy to. Znowu to. Dobra, i krajnik. To akurat nie mówię. Ekstraktor. Dużo tutaj nie kosztuje, jakby. Całe szczęście. Okej. Jedno zostaje. To. Wystarczyły 3, no ale cokolwiek. No, nie chcę tak, tylko tak. To zostawiam, to też. Dobra, już. Już wszystko robię jeszcze raz i spróbujemy. Jeżeli to nie wyjdzie, to już naprawdę nie wiem o co kaman. To wtedy będę musiał zerknąć na właśnie odcinek Huśka i. Zobaczyć po co on podłączał dokładnie ten ekstraktor. Miejmy nadzieję, że nikt znowu nie wybuchnie. No ale zobaczymy. Odsunę się. Fucking bitchin'. To ja już kurczę, naprawdę nie wiem, słuchajcie. Czemu ten ekstraktor wybucha, skoro.
kompresor i mocerator tutaj normalnie działa na tym, bo przecież sprawdzałem. Dobra, więc jeszcze zostaje inna sprawa. Ale to mówię, nie, ja nie będę kombinował, po prostu się dowiem, oglądając tam ten odcinek, jak on to podłączał, które urządzenie do czego podłączał dokładnie, i wtedy dopiero zacznę się bawić tym bardziej tutaj, tym podłączaniem. Dobra, ile mamy minut? 15 około, bo tutaj jeszcze wyłączałem po drodze. Słuchajcie, dzisiejszy odcinek no nie będzie za długi, bo no przyznaję, nie mam za dużo czasu w tym tygodniu. Jednakże mam dla was troszeczkę nowinek. W ten weekend, w który właśnie oglądacie ten odcinek, wrzucam także odcinek z nowej serii Tester from Ever. Wykonuję po prostu testy na moim starym laptopie i nowym, który zakupiłem niedawno. Co więcej, aha, nie będzie Eurotracka wyjątkowo w tym tygodniu, dlatego że nie miałem po prostu czasu go nagrać. Coś jeszcze miałem mówić, aha, i gdy tylko Husiek postawi serwer, bo on stawia ten serwer podobno, pojawią się na pewno z niego odcinki jakieś u mnie, więc tego możecie się na pewno spodziewać. Możecie się spodziewać też odcinka specjalnego, w którym wam przekażę ważne informacje, które będą dotyczyć pewnej bardzo ciekawej i myślę, że ważnej sprawy. Także zapraszam do obejrzenia, najlepiej audiologu, w którym wam wszystko powiem. Także cóż, wybaczcie, że dzisiaj taki krótki odcinek i prawie nic nie zrobiłem, ale po prostu muszę o wszystko zadbać. Także dzięki za obejrzenie tego odcinka i oczywiście zapraszam do kolejnych. Trzymajcie się i cześć!